Dziękuję. Dzięki. Thanks. Merci. Gracias. Danke. Spasiba. Obrigado. Arigato. Shukran. Danki. Kwala. Jeśli macie szczęście słyszeć to piękne, ważne i dobre słowo, to znaczy, że ktoś jest komuś za coś wdzięczny. Ja dziękuję Wam za to, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Dzieci czują kino. To ja, Asimina. Jestem artystką, muzykiem, nauczycielką i aktywistką. W tej serii wspólnie z Miłką Majczyną zastanawiamy się, jak możemy wyrazić emocje, uczucia za pomocą dźwięków. Opowiadałyśmy już o radości, smutku, nieśmiałości, a teraz o wdzięczności. Pomogą mi w tym, za co jestem im bardzo wdzięczna. Jestem Dola, Maja, Tymon, Alek, Jeremy. Posłuchajcie, jak to słowo dźwięczy w ich ustach. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję. Dzięki. Dziena. Wdzięczność, dźwięczność? Być może. Pobawmy się teraz przez chwilę samym brzmieniem tego słowa. A jednocześnie będzie to ćwiczenie dykcji, czyli nauka poprawnej wymowy wyrazów. No, 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 wdzięczność. 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 Dźwięczność. Dźwięczność. Aparat mowy rozruszany. Mój tak. Super. Dziękować możemy za małe rzeczy. Na przykład, kiedy ktoś otworzy nam drzwi. I za wielkie, bohaterskie czyny. Na przykład, kiedy Batman ocalił całe miasto Gotham City przed swoim arcywrogiem Jokerem i innymi złolami. I możemy to zrobić tym samym krótkim słowem. Jak się dłużej nad tym zastanowić, to jest to niesamowite. Ktoś ratuje ci życie, a ty mówisz po prostu: dziękuję! Czy lubicie tańczyć? Albo skakać, ruszać się, czy uprawiać sport? Jeśli tak, to spróbujcie teraz jakimś gestem lub ruchem wyrazić wdzięczność. Może muzyka trochę Wam w tym pomoże. To może być przytulenie kogoś lub samego siebie, bo sobie samemu także możemy być wdzięczni. Na przykład, kiedy zrobiliśmy to, co sobie postanowiliśmy. A może wystrzelicie ręce w górę, wołając: dzięki! Kiedy widzimy kolejny obłędny zachód słońca. Możemy klaskać, dziękując artystom za świetny spektakl lub koncert. Możemy uścisnąć dłoń, przybić piątkę, ukłonić się, pokiwać z uznaniem głową, posłać buziaka na odległość. No, powiem Wam, że jest w czym wybierać. Możemy skakać, biegać i krzyczeć z wdzięczności. To uczucie może nas przepełniać tak, że będzie jakby wylewać się z nas. Jeśli te lub inne gesty poukładacie w jakiejś kolejności, powtórzycie je kilka razy, to powstanie całkiem ciekawa choreografia, czyli układ taneczny. No, spróbujmy. Oklaski, dwa buziaczki, poklepanie po plecach. I tak dalej.
powtarzajcie. Wymyślajcie. A klaskanie to już body drumming, czyli granie na swoim ciele jak na perkusji i to bez pałeczek. Ręce gotowe? Plus kilka odgłosów paszczą i mamy beatbox. Właściwie w każdej bajce czy filmie, niezależnie od gatunku, pojawia się jakaś scena wdzięczności. Fiona jest wdzięczna Shrekowi za to, że ją ocalił. E.T. Elliotowi, że pomógł mu wrócić do domu. Nemo swojemu tacie za wytrwałość w poszukiwaniach. Pocahontas jest wdzięczna przyrodzie za to, że możemy być jej częścią. Jean jest wdzięczny Aladynowi, że dał mu wolność. A bestia Belli, że odważyła się zobaczyć w niej kogoś więcej niż tylko potwora. W bajce Naprzód Janko jest wdzięczny bratu Bogdanowi, że przeżył z nim wszystko to, co dla niego w życiu było ważne i zastąpił mu tatę. I wiecie co? W napisach końcowych też często są specjalne podziękowania dla tych, którzy współpracowali i współtworzyli film. I opiekunom też warto podziękować za to, że zabrali Was do kina i zafundowali bilet. Bu. Wdzięczność promieniuje. A jaki może mieć kolor? Moim zdaniem wdzięczność ma kolor błękitny. Żółty? Trochę z niebieskim, trochę z pomarańczowym. Kolor, który mi się kojarzy wdzięcznością, to pomarańczowy. A kształt? Kolisty. Jako wdzięczność właśnie sobie tak koło jakoś. Może udałoby się to uczucie jakoś uchwycić? Teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że jesteście na planecie, gdzie zamieszkujące ją istoty nie znają żadnego innego języka poza muzyką. Komunikują się dźwiękami. A wy chcecie wyrazić im swoją wdzięczność za to, że nauczyli was teleportować się. I żeby to zrobić, możecie coś zanucić lub zagrać. Co by to było? No taki głośny, radosny, raczej wysokie dźwięki. To ten kawałek jest w ogóle najfajniejszy. Maja powiedziała, że mogłaby to być aria Królowej Nocy z opery czarodziejskiej Flet Wolfganga Amadeusza Mozarta. Czemu nie? Choć aria opowiada o zupełnie innych emocjach, o zemście, rozpaczy, to jednak same dźwięki mogą nas zaprowadzić w zupełnie inną stronę. Ja zagrałabym w podziękowaniu planetarianom coś takiego. Jak przywołać to uczucie, uczucie wdzięczności? Może wystarczy pomyśleć, komu jesteśmy wdzięczni i za co. Jestem wdzięczny mojej mamie, czyli tobie, za to, że się urodzimy właściwie. I jestem jeszcze wdzięczny moim przyjaciołom i kolegom za to, że spędziłem z nimi wspaniałe chwile i mojej całej rodzinie. Ja każdego dnia dziękuję światu za muzykę. Tak jak ABBA. Znacie ten szwedzki zespół? Dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Polecam. A może starsi z Was kojarzą ich muzykę z filmu Mamma Mia? ABBA dziękuję za muzykę i tak o tym śpiewa. No, ja nie potrafię sobie wyobrazić życia bez muzyki. Ani w pełni wyrażania swoich emocji, radości, smutku, nieśmiałości
czy wdzięczności. Więc na koniec, co mam powiedzieć? Prócz drobnostka, za te wyspy złowione z mórz dna, nie dziękuj mi, gdyż to był pryszcz, drobnostka. A to właśnie cały ja, ten typ tak ma. Drobnostka, drobnostka i dzięki.